Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Znajdujemy się właśnie na publicznym serwerze testowym, gdzie testuję sobie nową postać, jakim jest Ravan. No, Ravan będę mówił, bo tak się powinno mówić te hinduskie imiona wszystkie, które mają z końcówkę A się, ten ta A na końcu jest nie ma. Także zagram sobie nim na solo. Aha, invade. Zagram sobie nim na solo. Przed chwilą, wydaje mi się, że on ma na solo większy potencjał niż na dżungli. Cześć. X, V, X, E. Hoplej, petardy! Na solo mi się zdaje, że ma więcej potencjału niż na dżungli, bo przez tą jego jedynkę. Ta jego jedynka jest bardzo taka krótka w dystansie i ciężko to podczas teamfightów uszczelić, także tak przynajmniej mam taką odnoszę wrażenie. Zaraz wam omówię szybko jego skille. O, szczyloj. Znerwowali w tym patchu bardzo dużo rzeczy. I między innymi Hoga, między innymi... Właśnie z maską, dobra. Meduza jest mid? Co ja mam na solo? Changę? Ja pierdolę. Ja wziąłem Mystical Mail. O kurwa. Fajnie. Meduza mid, wow. No to żem porobił, to jestem porobiony już. Powiedzieć. Zobaczymy jak to pójdzie. Nie wziąłem Hoga na solo, bo ten. Masz to? Pimpin' ain't easy. A ta jedynka robi słaby damage mały. Ale nie mają rotację, ci gracze. Grają premade trzech. Już drugi mecz z rzędu. Grają w trzech premade'a. Ci tu jeden chuj, Nemesis i Meduza chyba. Też nie wiem. Czwarty level już ma, ja pierdolę. Ta czanga. Nie gardiam tej nowej mety w ogóle. Bije ulta jest po mnie. Tej mety nowej nie ogarniam w ogóle. Z midcampami, teraz midcampy się w 10 sekundzie znowu spawnią. Blue buff jest co 3 minuty. Nie czaję tego w ogóle. Ja że porobiony został, bo ten... Bo wziąłem Mystical Maila. Myślałem, że będę miał Meduzę na solo, a Meduza na mida poszła. Be right back, out of mana. Lol. Be right back. Ciąga już będziemy na piąty teraz w tym wave'ie. Jestem bardzo do tyłu. No ale zobaczymy jak już to będzie. O Boże święty. Co ja robię, będzie patrzcie padał teraz. Nie ultuje mnie, czemu ona mnie nie ultuwała? Nie za dużo. Roger that. They take my money. We're nominee. Please. Swagni announcer pack, zajebisty jest. She take my money. We're nominee. Nie chcę tracić więcej ekspa, dlatego wziąłem telefon. Help right lane. Na dżungli ma chyba nic potencjał niż na solo, jak to patrzę. Dobra, przelećmy szybko przez jego skille. Jego jedynka jest to, jak widzicie, takie coś, jak jedynka kabra, jak dwójka kabrakana, tylko że ma mniejszy ten zasięg. I zadaje im tym większy damage zadaje, im mamy więcej combo na pasywce. Widzicie? No. Dwójka jest to takie samo jak dwójka Changi, tylko że zadaje przy tym dodatkowy damage i ma jakiś tam chyba... Na jedynce mam slow jeszcze, to powinien powiedzieć 20%. Trójka jest to właśnie to, co będę maksował, czyli my wave clear. Mój wave clear. Retreat!
Dobra, nie zesruj się, my friend. A ult jest coś takiego jak ult Nemesis. Tylko, że w sensie działa podobnie jak ult Nemesis, bo jego się nie da nie trafić. Tak samo jak Nemesiski, nie? To jest po prostu taki coś jak doskok. Tak doskakuję do przeciwnika. I... doskakuję do przeciwnika i... zadaję damage. Enemy missing right! Defend middle lane! Defend middle lane! Enemy spotted! Be right back! Spice! I'm building stacks! Retreat! Mogłem zostać jeszcze jednego wave'a, miał już na Mystical Maila. Tak to jeszcze nie mam. Ten kill mi dał dużo. Poczekać fajnie na bazę, nie, nie czekam. Biorę co ja biorę. Ach chuj, czekam. Czeka mi! Koniec. Trójka też ma ruta. Dzięki temu przeżyłem teraz. Że zrutowałem Nemesis. Ona uciekła. I'm gonna miss you, bro! I'm gonna miss you, bro! Jest to Warrior Physical. Jak możecie zobaczyć, już jest po tym, że bije z pięści, no to jest Physicalem, nie? Chociaż to akurat nie jest argument. Ale tak można sobie skojarzyć dla kogoś, kto jest nowy. Zaś pierdol dostanę. W poprzednim meczu też był surat ten. Grałem na żółwi, bo też nafidowali. Ja pierdzielę, ci cisną. Przeciwny team jest, ten sam team jest przed chwilą. I trafiłem. Be careful, right! Your middle tower is under attack. Let me get some of that sweet, sweet. Show her what you got. Your time has come. Save yourself! Give me some of that love. Nie trafiłem, zjebałem. Enemies incoming! Kurwa, oczywiście! Oczy zwisaj, ja pierdolę. Te skille są ciężkie do trafienia. Zwłaszcza ta jedynka. Ta jedynka ma tak mały range. Powinni według mnie to zrobić tak jak przynajmniej dwójka Kabrakana, bo to jest nie do trafienia. Przynajmniej ja tak to odczuwam. To już ma fista. Ta jedynka jest przerąbana ciężko do trafienia. Tak, trzeba to taki bliski range. Trzeba na melee range dosłownie podejść, to jest melee range. Trzeba na melee range podejść, żeby kogoś tu trafić. Ciężka postać, ciężka postać. Nie wydaje mi się jakaś bardzo OP, żeby była na, jak na początek, jak na wyjście od razu. Wydaje się być spoko. Głównie przez tą jedynkę, bo jakby tam jedynka była, ma większy zasięg, to by już mógł być bardziej silny, też mógł być silniejszy. Ale jedynka ma tak ciulowaty zasięg. Widują, ja pierdolę. Ja pierdzielę, to samo się grało w przednim meczu, ale pierdzielę, to już rzucam. Myślałem, że będzie jakoś inaczej. A, robię moje blunt, zajebiście. Super. Sweet. Of course. Zostawili minionka. Jedynka robi zero damage'u, w ogóle żadnego damage'u nie robi. Cienka ta postać jest. No, znaczy jeszcze nie grałem w Blade'cie, także nie wiem. Będę jeszcze mówił. Chciałem dostać golda za coś. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że to nie będzie surat ten znowu. Of course, kurwa. Nie,
nie do niej chciałem doskoczyć, nie do niej! Forgive me, Lord Shiva. Shanga. Not my girls. I hate the bugs on my ass. No już nic nie zrobię, jak ta Nemesis ma 3-0, 4-0 ma nafidowali i nie idzie nic zrobić już teraz, prawdopodobnie. You take my money, when I'm in need. To jest ładny announcer pack. Yes, we can. No jeszcze mamy troll pigra na supporcie. Proszę bardzo. Teraz tak zapomniałem właśnie, że on strollował w tym lobby. Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. Tragedia, my friend, tragedia, my friend, tragedio. Ten Bilbaster w ogóle, nie? Jezus Maria, co to się dzieje na tych PTS-ach? Na PTS-ach to chyba tylko w party. They take my money when I'm in need. Nie, kurwa. Tym razem gramy dłużej. Even with 10 heads, one must be retreat. I'm returning to base. Teraz w ogóle jest SPL. Enemies incoming. Idę oglądać. Mały ręcznik. I co ci doda, syn? Co ci doda? Enemies in right lane. Attack. Cancel that. Okay, sorry. Bye. I hate the fuzz on my left tower is under attack. Enemy ultimate down. Your right tower is under attack. Your left tower has been destroyed. Your right tower has been destroyed. Wow, ale cisną. Jesteśmy tylko 9k do tyłu, zrobimy się pewnie. Your right tower is under attack. Enemy missing left. They take my money when I'm in need. Can't get enough of that girl. Be careful middle. Ult to samo. Nie wiem jak tak postać działa w lejcie, ale według mnie w early jest chujowa i jest cienka strasznie. Ale nie no, nie będę tak mówił, jak w sumie popatrzcie ile ona jest golda do przodu nade mną, dlatego nic nie robię. Retreat! Oh, ey, make it rain! Yee, make it rain! Lepiej chyba na dżungli działa mi się zdaje. Tak po dwóch meczach nie będę mówił nic, nie? Ale... jestem bardzo ciekawy, jak się meta ukształtuje w tym patchu. Ale no, oczywiście nie zdążę od razu jeszcze zbudować tego Fatalisa, nie zdążę zbudować nic. Także myślę, że nagram wam go jeszcze raz, jak wyjdzie na normalne serwery. Teraz zagram na... O, pewnie, pewnie. Najła najprościej. Nafidować i wyjść. Where my money at? Where my money at? Fabulous. Oh girl, that's got him. Of course, of course. We will meet again in this okay. Oh, hell no. Okay, okay. This okay. Will do nicely. 0507, ja pierdolę. Tragedia. Be careful. Tragedia, moi drodzy, no ale zobaczymy. Jak meta się ukształtuje i będzie się lepiej grała. Będzie teraz dżungla jest ciężka. Dżungla jest ciężka, bo midcampy się spawnują też w jednej, w 10 sekundach pierwszych. Tak jak normalnej buffy. Blue co 3 minuty, nie co 4. Smallcampy też chyba zostały jakoś zmienione, ale nie wiem jak. Mama!
Zapomniałem to. To teraz robię coś takiego teraz, że miniony się stają silniejsze co ten. Teraz jeszcze bardziej silne się stają co wraz z postępem gry, nie? I tyle. Co by tam jeszcze mieć? No to drama mi się nie wydaje. Kujciu, lota. Mocno. Myślę, że z late'em by był urósł. Ale popatrzcie, ile oni mają już buildy. My nie mamy nic. Robi zaś moje blue. Nie. Enemies in right lane. That's too bad. Teraz Kinsy wezmę, bo Kinsy znowu spafowali z powrotem. Nikt ich już nie kupował. Zero damage. Jedynka. Muszę mieć ją nastakowaną z pasywką, bo inaczej wtedy będzie ciulnia z grzybnią. Ale co, no to też jest koniec gry, nie? My tu już nic nie zrobimy. Ale co mogę zrobić, jak oni nafidowali tak? Ja miałem 1-0. Dopóki nie zaczęły się teamfighty i rotate i tak dalej. Heartseeker teraz został strasznie mocnego nerfa. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku z tym, z Cupidem. 80 physical power jest na full stackach, ale stakuje się tylko teraz 2 stacki za killa i 1 stack za asystę, także i tak czy tak tracicie je po śmierci. Połowę. Więc na 2 jak uważam. Nie warte. Top damage mam. Porobieni jesteś. Jaki mam top damage prawym? Top damage jak... Ja to nic nie robię w tym meczu. A, Agni wyszedł, bo zrobił 0-5. Wyszedł. Ma Ramas po 9, ładne koty, ładne koty. Yes, we can. Ładne koty. We need wards. I'm on it. Comeback zrobimy, moi drodzy. Comeback. Mogę się założyć. Save yourself. The heat fell down upon you. Hey, you're pretty good. Take my money and come with me. Okay. I'm gonna miss you, bro. Chcę go zapłonić. Roll help. Woo! Dymy, comeback is real, my friend. One must look behind. Trzeba mieć nastakowane cały czas tą ten pasywkę, żeby ta jedynka robiła damage jakikolwiek. Bo to strasznie malutki damage ma, tylko 200, popatrzcie się. Czyli w sumie będę musiał się nauczyć po prostu tą postacią grać, bo nie będzie tak, że się wbijasz od razu. Po pierwsze wbijesz bazowymi, bijesz, potem dopiero... Wiem, że inne miejsce są mi. Chciałem go zbaitować, ale mi nie wyszło. Jumping party. Defend the fire giant. The heat bears down upon you. Okay. On my way. Ultimate is down. Ah, completed. Porobione. Yeah. I'm in need.
ciekawa postać. Taka... No, ciężka do ogarnięcia. Ten ult jest też taki też dość... Daj, daj! Rek! Chyba, patrzcie, jak minima. Patrzcie, jak minima teraz. Dobra, nie chcę mi się tego już zagrać dalej. Nie chcę mi się tego już zagrać dalej. Raaf, czy... Stroll pikował. Ja sobie go zabić. Dobra, dzięki wszystkim za obejrzenie odcinka. Zapraszam was na kolejne. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnych. Hoplej!